Twoja twarz brzmi znajomo. Krzysztof Ibisz wygrał pierwszy. Zobaczcie, w kogo się wcielił. Foto. Wokół programu Twoja twarz brzmi znajomo było w ostatnim czasie sporo zamieszania. Wszystko za sprawę głośno komentowanych zmian personalnych, jakie zafundował formatowi Edward Miszczak. Przypominamy, znamy nowego jurora Twoja twarz brzmi znajomo. To on zastąpi Katarzynę Skrzynecką i Michała Wisniewskiego. Poza tym, kto zasiadzie w jury i poprowadzi TTBZ? Rozpisywano się także w kontekście uczestników najnowszej edycji. Zdecydowanie największym zaskoczeniem była informacja o angażu Krzysztofa Ibisza, który dotychczas sprawdzał się w innej roli, prowadząc takie programy, a nie w nich występując. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Za nami pierwszy odcinek 18 sezonu show, w którym to Krzysiek miał za zadanie wcielić się w... Macieja Malenczuka. Ucharakteryzowany na kontrowersyjnego artystę 58-latek wykonał utwór Władzaj na niego. Czym zachwycił jurorów, a Małgorzata Walewska poderwał nawet do tańca. 3 minuty temu cała Polska czekała na ten występ. Ciężko jest podrobić barwę Macieja Malenczuka. Więc wiadomo, że nie był to 100% Malenczuk, ale kompletnie mi to nie przeszkadzało. W zadaniu aktorskim, Dyszka, ocenił występ Ibisza Robert Janowski. Równie zachwycony umiejętnościami prezentera był Paweł Domagala. A ja się cieszę, że żyję w tych samych czasach co Krzysztof Ibisz. Jestem zachwycony. Chciałem zrobić coming out i przyznać publicznie, że kocham Krzysztofa za dystans. Wierzcie mi, że nikt w polskim showbiznesie nie ma do siebie takiego dystansu jak on, słodził muziec Andrzeja Grabowskiego. Ostatecznie to własnie polski Benjamin Button wygrał pierwszy odcinek odświeżonej edycji TTBZ. Jak wam się podobał jego występ? Zasłużone zwycięstwo? Co myślisz o reklamach? Podziel się swoją opinią.